Jezus żyje. Dzięki temu ja żyję. Jezus żyje, jestem wolny. Jest taka moja ulubiona pieśń, która mówi: Jezus żyje, jestem wolny, kamień odwalony jest. I moi kochani, nie wiem, czy śpiewacie tę pieśń. Niebawem są święta Zmartwychwstania Pańskiego i myślę, że dobrze, abyśmy w tym czasie wspominali to, jak kamień został odwalony. Ja chciałbym już to w tej chwili czynić. Moi drodzy, razem z żoną cieszymy się, że po raz kolejny jesteśmy na dniach upamiętania, skupienia, bo nazwę tych dni wyzwolenia, pamiętam, ostatnio byłem na dniach uwolnienia. Do Ustronia już przyjeżdżam od 36 lat, dlatego że pierwszy raz tutaj byłem, czy 32 lat w takim razie, bo pierwszy raz byłem w 85 roku. Ja jestem absolwentem Ustrońskiego Seminarium Biblijnego, rocznik 85-87. A w roku 86 po raz pierwszy byłem na dniach skupienia, które tutaj były organizowane, jeszcze nie pod sztandarem Nowej Nadziei, ale Błękitnego Krzyża. Później przez krótki czas ta misja miała nazwę Samarytanin, aż stała się nową nadzieją i od wielu lat ona funkcjonuje i naprawdę jako Kościół Ustroński myślę, że powinniście być dumni z tego, że taka praca jest tutaj, że taka praca jest tutaj prowadzona. Ja pamiętam, jak przyjeżdżałem również na festiwale, które były organizowane. Mieliśmy tam w amfiteatrze spotkania. To Ustroń naprawdę jest bardzo bliski mojemu sercu. Moi drodzy, mam pytanie. Ilu z was to osoby wierzące? Podnieście swoje ręce. Pastorze, mamy problem. 10:12, nabożeństwo, ewangelizacja. Reinhard Bonnke kiedyś powiedział tak: ewangelizowanie w kościele to jest jak łowienie ryb w wannie. I nieraz zadaję sobie pytanie, czy ewangelista powinien w takim miejscu prowadzić ewangelizację. Ale pamiętam, było to w 2005 roku, kiedy po raz pierwszy byłem na misji ewangelizacyjnej w Afryce. Pierwszym krajem była Nigeria. I pamiętam któregoś dnia, bo każdego dnia mieliśmy ewangelizację w różnym miejscu, na ogół takie wielkie krucjaty ewangelizacyjne na wolnym powietrzu. I oto kolejnego dnia rano wsiadamy do samochodów i jedziemy do kolejnej miejscowości, która nazywa się Ozoro. Osoby, które nas wiozły, ja zadałem im pytania, bo takie pytanie lubię zadawać. Powiedzcie, jaka jest atmosfera duchowa w Ozoro? Czy to miasto, bo byliśmy już, tak wiecie, na granicy północ-południe, a północ to jeszcze jest bardzo silny i taki agresywny islam. I wtedy ten organizator powiedział tak: o, Ozoro to było jedno z tych miast, które 10 lat temu doświadczyło takiego przebudzenia duchowego, że praktycznie wszyscy mieszkańcy nawrócili się. Więc zadałem mu pytanie: w takim razie dlaczego tam jedziemy i dlaczego ja mam tam ewangelizować? I wtedy on mi powiedział coś bardzo mądrego. Powiedział tak: pastorze, po 10 latach wielu z tych ludzi na nowo potrzebuje rozpalić ogień Ducha Świętego w swoich sercach. To nie na darmo Pan Jezus pokazuje, że Kościół, ale ja nie chciałbym teraz mówić do Kościół jako całość, ale dziecko Boże może wychłodzić swoje chrześcijańskie życie i stać się już nie tym gorącym dzieckiem Bożym, ale takim wychłodzonym, wspominającym temperaturę, jaka ona była 10 lat temu.
I to był fantastyczny czas, gdzie wiele osób, które były na tej ewangelizacji, mogły odnowić swoją relację z Jezusem Chrystusem. Moi kochani, zwiastowanie moje zatytułowałem Odwalony kamień. Lubię tłumaczenie, które mówi, że kamień został odwalony. Są takie tłumaczenia, które mówią, że został odsunięty. Ale ja nie uważam, że trzeba ponadnaturalnej mocy, aby kamień odsunąć, dlatego że on przez jednego człowieka został zasunięty. Ale ten kamień był zbyt wielki, żeby jakikolwiek człowiek, a nawet kilku ludzi, było w stanie go odwalić. To odwalenie nastąpiło przez moc zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Moi kochani, ja zauważyłem, że my często w ewangelizacji koncentrujemy się tylko na krzyżu. To jest dobre, głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, ale pamiętajmy, że częścią ukrzyżowania jest zmartwychwstanie. Jeżeli zmartwychwstania by nie było, nie moglibyśmy powiedzieć do końca, czy faktycznie na krzyżu nastąpiło zwycięstwo nad śmiercią. Bo nie można powiedzieć zwycięstwo nad śmiercią, skoro umarły ciągle leży w grobie. Otwórzmy, moi kochani, Ewangelię Marka, mojego i nie tylko, widzę imiennika. Kasiu, tak, Marki to wspaniali mężowie. Moja żona również może to powiedzieć. A więc Ewangelia Marka, 16 rozdział i przeczytajmy od 1 do 5 wersetu. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia przyszły do grobu i mówiły do siebie: któż nam odwali kamień od drzwi grobu? Któż nam ten kamień przesunie? Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony. Uwaga, i teraz następne słowa. Był bowiem bardzo wielki. Jaki to był kamień? To był kamień bardzo wielki, także one wiedziały, że własną siłą ani mocą tego kamienia nie będą mogły przesunąć. Wiecie, nad życie człowieka przychodzą problemy, doświadczenia. Nieraz nazywamy to, że zostaliśmy przygniecieni problemem, przygniecieni kamieniem, którego nie jesteśmy w stanie sami z siebie rzucić. Wiecie, gdyby Kasia zrezygnowała z zakonu i zaczęła żyć jako normalna, przeciętna kobieta, ona wcale nie miałaby dalej szczęścia, którego nie miała też w zakonie. Ten kamień to nie był wcale zakon. Ten kamień Marka to wcale nie była cela więzienna. Ten kamień to była pustka wynikająca z braku obecności Jezusa Chrystusa. Wiecie, nie ma nic bardziej tragicznego dla człowieka jak pustka w sercu. Czym jesteś biedniejszy, tym bardziej złudnie możesz pomyśleć, że tę pustkę wypełnisz zaspokojeniem jakichś podstawowych potrzeb. I ludzie mówią tak, no tak, wszystko by było dobrze, ale gdybym jeszcze tylko miał to mieszkanie, to bym był szczęśliwy. I myślą sobie, wtedy ta pustka w sercu byłaby wypełniona. I jest mieszkanie, a pustka pozostaje. O, gdybym był bogaty, ci bogaci ludzie,
Ostatnio słyszałem ciekawą informację. Jeden z bogatszych idoli amerykańskich był to Elvis Presley. Wiecie, to był człowiek, który pod koniec swojego życia zażywał nieprawdopodobną ilość lekarstw uspokajających, pobudzających, przeciwbólowych. Zażywał też narkotyki. Dlaczego? Bo chciał wypełnić czymś tę pustkę. Ja wiem, że jeżeli człowiek jest biedny, to wydaje mu się, że materialne bogactwo tę pustkę wypełni. Ale wiecie, ja spotykam się też z ludźmi ponadprzeciętnie zamożnymi i wcale ich dobra materialne nie wypełniają pustki, które mają w sercu. Kamień jest tak wielki, że własną siłą ani mocą nie jesteś w stanie go odrzucić. Chrystus zmartwychwstał. Kamień został odwalony. Powiedzieliśmy sobie, że był to bardzo wielki kamień, co powtarza Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 59 i 60 werset. Czytamy tam. A Józef wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło i złożył je w swoim nowym grobie, który wykupił w skale, uwaga, i on jeden, i zatoczył przed wejściem do grobu wielki kamień i odszedł. A więc widzicie, nie jest problem dla człowieka, żeby zatoczyć kamień. Ale to, co nieraz przez swoje postępowanie naniesiemy na nasze życie, później nie jesteśmy w stanie tego zrzucić. Rozumiecie? Uzależnienie, o którym w tych dniach mówimy. Ja kiedyś zadawałem pytanie, ale uważałem, że to pytanie jest bez sensu przy przyjmowaniu pacjentów w ośrodku. Każdemu z nich zadawałem takie pytanie. Przyjacielu, powiedz mi, czy planowałeś być alkoholikiem? No, ktoś tu już odpowiedział mi. I wiecie co, przestałem zadawać, bo nie ma takich ludzi, którzy by planowali być alkoholikami i doprowadzić do ruiny swoje życie. Tego się nie planuje. Krok po kroku, przez swoje niewłaściwe decyzje, często poprzez różne doświadczenia, brak motywacji, różne trudne sytuacje, człowiek sięga, bo chce w jakiś sposób rozwiązać problem tej pustki, tej bezradności. Chce uciec od czegoś, co go zaczyna przytłaczać. I w różny sposób to się dzieje. Pamiętam, kiedy przyjechała do naszego ośrodka Ela. Ela, która wychowała się w rodzinie, gdzie pamięta od dziecka czytano Pismo Święte. Jej tata był kaznodzieją. W tym domu nie było alkoholu, w tym domu nie było żadnych złych rzeczy. To był dom naprawdę, jeżeli chodzi o tę stronę etyczno-moralną, na bardzo wysokim poziomie. Ela była bardzo zdyscyplinowaną młodą osobą. Skończyła szkołę jedną, średnią, studia. Zaczęła uczyć się medycyny. Szybko została lekarzem. Poznała wspaniałego mężczyznę. On też był lekarzem. Pokochali się bardzo. Ela była szczęśliwa, ale w krótkim czasie przyszło doświadczenie. Mąż jej zachorował i to była śmiertelna choroba. Oni byli lekarzami, widzieli, co jest. Ale wiecie, jeszcze jedno przed drugim próbowało udawać, że wszystko będzie dobrze. Więc nawet dobrze się z sobą nie pożegnali, kiedy on odszedł do wieczności. I wtedy coś się stało w Eli. Ona nie mogła sobie z tym bólem poradzić. Ona tak go kochała. Urodziła dwóch synów. Mali chłopcy.
Dlaczego? Jak to jest? Jedna noc nieprzespana, druga noc nieprzespana. Załamana. Przychodzi moment depresji. W pracy coraz częściej ordynator mówi: Elu, ty dzisiaj nie będziesz pracowała, idź do domu. Ty w takim stanie nie możesz opiekować się pacjentami. Więc ona zamykała się w swoim domu. I było tak ciężko. Wiecie, została przytłoczona takim głazem, że już nie chciała nawet dalej żyć. I pewnego dnia była u swoich przyjaciół, kulturalnych przyjaciół, gdzie rozmawiają. I chyba gospodarz tego domu otworzył barek, wyciągnął bardzo drogi koniak i nalał, wiecie, po pół koniaczku tak każdemu i dał Eli. I mówi tak: Elu, my widzimy, co z tobą się dzieje, odpręż się trochę. Ona mówi: ale ja nigdy tego nie piłam. To weź, nic ci się nie stanie. I ona wzięła ten koniak i wlała w siebie i nagle poczuła taką błogość. Tak wiecie, to napięcie puściło. O, jak dobrze. Ja teraz nie robię reklamy koniaku. Ale naprawdę ona poczuła tak lepiej. To napięcie tak puściło. Tak przez chwilę o wszystkim zapomniała. Ale ta szklaneczka, czy ten pół kieliszka koniaku szybko przestał działać i z powrotem to napięcie wróciło. Więc jak od niego się uwolnić? No, nalej mi jeszcze trochę tego koniaku. I tak, wiecie, nie jednego dnia. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu i już później już nie był tylko koniak, ale zwykła wódka. I ona na ogół piła sama. Zamykała się w domu i tam zaczęła wlewać ten alkohol, żeby od tego wszystkiego uciec i zapomnieć. Doszło do tego, że straciła prawo wykonywania zawodu z powodu tego, co się działo. Pewnego dnia, o mało aby spłonęła w tym domu, bo kompletnie pijana, zapruszony został tam ogień. Jej synowie byli przerażeni. Przecież oni nie znali takiej mamy. Przecież mama wychowała się, przecież dziadek, przecież w tym domu. I wtedy oni skierowali ją do ośrodka. Pamiętam, jak ona przyjechała. Ona od razu dobrze się czuła w tym ośrodku, bo to jej przypomniało czasy dzieciństwa. O tak, to jak w moim domu. Nie, pastorze, dla mnie Biblia nie jest czymś obcym. Ja znam Boże Słowo. Wiecie, modliliśmy się. Ela zakończyła terapię, wróciła do domu, ale niestety uzależnienie cały czas dominowało nad nią i z powrotem uzależniła się i znów przyjechała do ośrodka. I powiedzieliśmy: nie. Nie możemy Eli uczyć, jak żyć z tym kamieniem na grzbiecie. Musimy ją od niego uwolnić. On musi zostać odwalony z niej. Kamień musi być odwalony. Nie uczmy się żyć z kamieniem, który cały czas zasłania wejście do grobu Pana Jezusa. Ale wiecie, już na tyle wiedziałem, że ani ja, ani wszyscy pracownicy tego kamienia z niej nie zrzucimy. Że musi tu przyjść moc zmartwychwstania. Moc zmartwychwstania. Pamiętacie, Słowo Boże mówi, że Pan Jezus na krzyżu pokonał śmierć. Kiedy patrzę na krzyż, ja nie widzę zwycięstwa, śmierci, ale widzę, że śmierć zwyciężyła.
Tak. Ostatecznie przebito bok Panu Jezusowi włócznią i stwierdzono zgon. Czyż nie? Ja myślę, że wy nie wierzycie w to, że on tylko zasłabł na krzyżu. Że tylko, wiecie, jak próbuje się dzisiaj. Wiecie, diabeł robi wszystko, żeby wmawiać, że tak naprawdę to uczniowie go wykradli. Tak jak zresztą Ewangelia mówi. Ja kiedyś spotkałem kobietę, która mówiła, że są dokumenty w Watykanie, które mówią o tym, że Jezus wcale nie zmartwychwstał, bo On wcale nie umarł. On tam był zupełnie wycieńczony i kiedy złożono do grobu, wykradli go uczniowie. Wiecie, co odpowiedziałem jej? Wierzę w takie dokumenty, dlatego że o takich dokumentach już mówi Ewangelia. Pamiętacie, co mówi Piłat? Gdyby was się pytali... Nie, to nie Piłat, to... Czy Piłat? Gdyby się pytali, to powiemy, co powiemy? Że uczniowie przyszli w nocy i wykradli go. Więc i dokument można z tego sporządzić. Ale Pana Jezusa nikt nie wykradł. On zmartwychwstał. Na krzyżu widzimy śmierć. Dopiero 3 dni później widzimy zwycięstwo. Zwycięstwo nad śmiercią. Bo gdzie widzimy zwycięstwo nad śmiercią? Przy zmartwychwstaniu. Jezus powstał z martwych. Ela potrzebowała, aby ten kamień całkowicie został zdjęty. Wiele czasu modliliśmy się. Nie przyszliśmy tylko pod krzyż, ale przyszliśmy też do grobu, gdzie Jezus był złożony i wyznaliśmy moc zmartwychwstania Pańskiego nad jej życiem. Siła mocy zmartwychwstania była tak wielka, że Ela, kiedy wróciła do domu, po czasie otrzymała z powrotem prawo wykonywania zawodu. Nie wiem, czy do dzisiaj, bo prawdopodobnie jest już na emeryturze. Później pracowała jako lekarz w pogotowiu ratunkowym. Co się stało? Kamień został odwalony. Jezus zmartwychwstał. Odwalony kamień, pusty grób, zmartwychwstanie to największa porażka diabła i wspaniałe zwycięstwo Chrystusa. Pan Jezus umarł na krzyżu i pokonał moc śmierci. To zwycięstwo nad śmiercią widzimy przy zmartwychwstaniu. Bo jeżeli On by pozostał w grobie, to byśmy mówili tak. No ale my wierzymy, że śmierć została pokonana, no bo On powiedział, więc no wierzymy. A wszyscy by się śmieli, by powiedzieli, to dlaczego Jego szczątki w grobie są, skoro śmierć została pokonana. Jego, to jest jedyny grób, w którym nie ma już ciała, bo Jezus zmartwychwstał. Wiara w zmartwychwstanie jest wiarą w zwycięstwo Pana Jezusa na krzyżu. Pokazałem wam Elę. Od jakiegoś czasu mamy gospodarza w naszym budynku kościelnym, Mariusza. Mariusz rok temu, no właśnie nie rok temu, pół roku, około pół roku temu, wyszedł z ośrodka. W ośrodku dosyć długo przebywał, był rezydentem, później mieszkańcem nawet ośrodka. Przez jakiś czas był na misji w Norwegii, ale przyszedł czas, aby Mariusz zaczął normalne, samodzielne życie. Uzależnienie Mariusza doprowadziło nawet do pewnych zaburzeń intelektualnych. On ma do teraz pewne problemy z pamięcią. W międzyczasie, kiedy diabeł niszczył jego życie, to nie tylko celował w Mariusza, ale celował w jego dom. Skutecznie. On się rozwiódł swoją żoną, która później nawet w takiej, wiecie, łasce i miłosierdziu jemu jako bezdomnemu na ulicę chleb przynosiła nieraz. Małżeństwo zostało rozwalone. Mariusz pod koniec pobytu w terapii nawiązał kontakt ze swoją żoną. On mieszka w Legnicy w naszym kościele, a od pewnego czasu mieszka już z nim jego żona. Co się stało?
Wiecie, to są kamienie, które są odwalone, a niedobre słowa, które rozwiązują problemy. My nieraz chcielibyśmy rozwiązać problem małżeństwa dobrymi słowami. Nie wiem, ilu z was ma problem w małżeństwie i przede wszystkim ilu z was ma takich przyjaciół, rodziców, którzy chcą wam pomóc w tej sytuacji. Ja sobie wyobrażam tak. Pamiętam takie małżeństwo jedno, które opowiadało świadectwo. Tam małżeństwo kompletnie się rozleciało. Kiedy rodzice przyszli i widząc tę sytuację, zaczęli rozmawiać z swoimi dziećmi, czyli z tym małżeństwem w rozkładzie. I mówią do nich tak. I mówią tak. Ojciec i matka, posłuchajcie. Weźcie się w końcu w garść. Zacznijcie normalnie żyć. Dzieci wasze patrzą na was. Macie takie wspaniałe dzieci. Czy wy nie widzicie, że macie dla kogo żyć? Dobrze mówię? No pewnie, że dobrze mówię. Popatrz, masz taką piękną żonę. Co jej brakuje, że gdzieś jakieś tutaj rzeczy wyprawiasz? A ty też powinnaś być bardziej posłuszna swojemu mężowi. Dobrze mówię, bracia? Posłuchajcie, chcemy pomóc. Chcemy pomóc rozwiązać problem. I rozmawiamy. Ostatecznie co jest? Że nagadaliśmy się, wychodzimy, mamy poczucie, że coś dobrego zrobiliśmy, tylko tam w tym małżeństwie nic się nie zmieniło. Nie znam małżeństwa, które by po takim czymś nagle oni by powiedzieli, ludzie, matka rację ma, och, kochanie, teraz będzie inaczej. Nie. Niestety ta siła perswazji, zachęcania, groźbą, prośbą, błaganiem okazuje się, że jest zbyt słaba w stosunku do wielkości problemu. I co później mówimy? Mówimy tak. No i co możemy jeszcze zrobić? No trudno, zrobiliśmy ze swojej strony wszystko. To fakt. Zrobiliśmy ze swojej strony wszystko, tylko kamień, tak jak był przytłoczony, to tak cały czas jest. Bo my własną siłą albo mocą możemy tylko tyle zrobić. Ale kiedy przychodzi moc zmartwychwstania, to wtedy jest ten moment, to jest największa radość, a miałem możliwość już kilka razy to doświadczać. Kiedy jako duszpasterz staję na podium, wszyscy ładnie ubrani, a ja prowadzę ich znów w ślubowaniu. Tych, którzy niedawno rozpadli się, oni na nowo stają przed Bogiem. I mówię tak, a teraz powtarzaj. I ślubuję ci, i ślubuję ci po raz ostatni, aż do śmierci. Moc zmartwychwstania nie była w stanie utrzymać tego wielkiego głazu w tym miejscu, w którym on został ustawiony. I ja wierzę, że w ciągu tych dni wiele osób doświadczyło tego, że kamień z twojego serca został odwalony. I nie powiem w kolejności kamień uzależnienia. Nie, to jest następny kamień. Kamień grzechu. To jest numer jeden. Kamień grzechu. Dlaczego? Nic innego nie oddziela cię od Pana Boga, jak tylko grzech. Twój charakter nie oddziela cię od Pana Boga. Temperament nie oddziela cię od Pana Boga. Nieraz błędne decyzje też nie oddzielają cię od Pana Boga. Jest tylko jedna rzecz,
grzech. Nieraz rozmawiam z chrześcijaninem, który mówi tak. Wiesz, pastorze, mam taki dylemat. Kiedyś Pan Bóg wydawał mi się taki bliski. Ja czułem Jego obecność, a teraz On jakiś taki jest dla mnie oddalony. Wtedy muszę powiedzieć coś, co może nie jest fajne, bo być może ten człowiek oczekuje, że ja wtedy powiem: o, misiaczku, nie martw się, wiesz, wszystko będzie dobrze. To Pan Jezus i tak Cię kocha. Nie. Pamiętaj, jeżeli czujesz się oddalony, to znaczy, że między tobą a Panem Bogiem zaczął być budowany mur. A ten mur tylko jest budowany z jednej rzeczy – z grzechu. Śmierć bliskich nie wybuduje muru między tobą a Panem Bogiem. Grzech wybuduje ten mur. Wiecie, niedawno mój dobry znajomy odszedł do wieczności. Bodajże w zeszłym tygodniu, ten czas tak szybko płynie. Może słyszeliście, pastor Paweł Godawa. Byłem jeszcze na jego urodzinach tam w kościele, kiedy niestety już go nie było, bo był w szpitalu. On razem z żoną w tym samym dniu urodzili się. On od żony jest starszy o rok. Nie powiem wam, ile ona miała lat, ale on miał 51. Może oglądaliście uroczystości, nabożeństwo pożegnalne, które było w dniu pogrzebu robione w tym kościele. Wiecie, tam nie było rozpaczy. Tam nie było żony, która była załamana i powiedziała: przecież mógł żyć. Syna, który być może szarpał się z mikrofonem i powiedział: dajcie mi spokój. Ojciec tak wierzył, jakby to była prawda, to gdzie jest Bóg i za co go zabrał? Ja zobaczyłem niesamowitych ludzi, którzy wiedzą, że ich tata, mąż jest w miejscu daleko lepszym, niż gdyby został razem z nimi. To wcale w najmniejszy sposób nie oddzieliło ich od Boga. Bo śmierć nie oddziela człowieka od Boga. Grzech oddziela człowieka od Boga. Kamień grzechu jest najcięższym kamieniem, jaki możesz dźwigać. Dlatego nieraz, kiedy mamy różne kamienie na sobie, wydaje nam się, że już będziemy tacy szczęśliwi, jak tego kamienia nie będzie. I kiedy on zostaje zrzucony, okazuje się, że dalej jesteśmy nieszczęśliwi. Bo grzech to on czyni tę pustkę w sercu. Ale kamień został odwalony. Moc zmartwychwstania jest z nami.